Na pierwszy ogień weźmiemy sobie aferę z GM, ponieważ jakiś czas temu wybuchła afera, jeśli chodzi o GM-a, który czyścił sobie GM-em Spota, żeby po prostu bić prywatnym kontem. Tak więc jakiś czas temu na, nasz rodak porżaliby się na Discordzie, że GM czyścił, czyścił sobie Spota GM-owym kątem. Tam. E Teoretycznie mógłby sobie to wymyślić, ale w praktyce dostał później informację od supportu, że coś takiego nigdy więcej się nie wydarzy. Tak więc, no, w metinie, jak pamiętamy, też było sporo afer jeśli chodzi o GMów. Tyle, że on dostał wiadomość, że przepraszają za to i to nigdy więcej się nie powtórzy. Moim zdaniem, powinien wypierdolić tego GMa na Bitery i tyle, no, to jest moje, to jest moje zdanie. Tacy ludzie po prostu nie powinni pełnić takich funkcji i powinni go wyjebać, a nie, że przepraszają, jeżeli nigdy więcej coś się nie stanie. Kolejnym tematem będzie balans. Ostatnio dosyć dużo balansują i szczerze mówiąc, ten balans to shit. Widziałem ostatnio screena na Discordzie, gdzie gościu pokazał, że bije hity surą chyba WPiem. WPekiem albo WM, nie wiem. Chyba surą, tak żeby jechy te po 200, <noise> więc no ciężko z Expem. Ja sam na Wojowniku. Ogólnie jak ktoś wcześniej zaczął grę, na samym początku, jak gierka wyszła i miałby po Expić teraz, to jest to tragedia. Wcześniej się wchodziło, wbiłeś dwa wirki i spocigleżał. leżał. Teraz musisz wbić te moby, naprawdę. Ja próbowałem Expić na pustyni. Ogólnie chciałem wbić 45 poziom, żeby nagrać tego dunga, jak on wygląda i tak dalej omówić go. Ale powiem wam, że no nie dałem rady. Wbiłem prawie jeden level i już po prostu mam dość, nie? Ten balans to jest tragedia. Jeszcze widziałem teraz na Discordzie przed chwilą. Eee... Dodali z... coś takiego, że Melak może uderzyć tylko 10 potworków jednocześnie, Widzicie to? W grze, gdzie chodzi o lurowanie i tak dalej, dodali, że można uderzyć maksymalnie 10 potworków. To jest. Jak dla mnie, no, bezsensowna zmiana, nie jest to kompletnie potrzebne, tym bardziej w takiej gi gierce. Problem jest taki, że na samym początku jak gierka wyszła, to ona była za łatwa. Teraz jak to balansują, przynajmniej próbują to balansować, bo tak średnio mi to wychodzi, to ludzie się przyzwyczaili do tego co było na początku, no i odchodzą teraz jak widzą to co się dzieje, że sura WP sobie wali hity po 200 w moby, nie? Ogólnie, no, to jest tragedia z expem. No i trzecia sprawa jest taka, że dodali nowego dungeona. Tak jak mówiłem, no nie dałem rady wybić tego 405, bo ten dungeon jest 405 lewela. Słyszałem, że wygląda podobnie jak DT. Z tego co czytałem na Discordzie chyba też się dropi jakieś klucze na kolejne piętro, coś takiego. No i na końcu mamy kowala. U kowala możemy sobie ulepszyć brońkę. Nie wiem czy za darmo, ale prawdopodobnie tak. W sensie bez ulepszaczy. I... Różnica jest taka pomiędzy DT z Metina, że tutaj jak nie uda się ulepszyć, to nie pali i itema, tylko zmniejsza o poziom niżej. Czyli mamy plus, broń plus 5, chcemy ulepszyć na plus 6 nie uda nam się no to będziemy mieli broń na plus 4. No i to by było chyba na tyle z jakichś y, ostatnich takich ważniejszych zmian. Nie będę czytał i całych patrznaców i tak dalej, bo no po prostu nie chce mi się, jestem no, myślę, że nikomu nie potrzebne. Będziemy sobie od teraz umawiać po prostu takie większe zmiany, jakieś ważne, na przykład jak ten nowy Dungeon, czy jakieś tam Afery jakieś może jeszcze wyjdą i tak dalej, nie? Ta, albo ta zmiana, że można uderzyć Max 10 mobków. No moim zdaniem to jest totalny bezsens i nie powinien czegoś takiego robić. Od siebie jeszcze tylko dodam, że z, a, a, jeśli chodzi o administrację Inferny, to jest naprawdę tragedia. Jeśli chodzi o naszych polskich moderatorów na Discordzie Inferny, to ci ludzie naprawdę mają 10 IQ. Moderatorowi Dekrot nie ma sensu ufać, bo gościu tylko leje wodę. Nic ciekawego nie powie. O! Była jeszcze ostatnio taka... Było co, coś takiego na Discordzie? Że ten moderator, ja nie wiem, jak on tam ma aksony, coś takiego? No, to był wtedy jakiś tam nowy moderator. Napisał, że <gryw> nie można pisać w języku angielskim na naszym polskim kanale. Po czym kilka dni później wszedł developer i napisał po angielsku, żebyśmy sprawdzili nowego update'a. A gdzie był moderator? No nie było, bo to zwykła pizda. Pewnie byli typa w szkole i teraz próbuje się wyżywać na, na użytkownikach. A oczywiście deweloperowi nic nie powiem, bo deweloper na tym Discordzie to święta krowa. Spróbujcie coś powiedzieć, że deweloper jest taki albo taki, to dostaniecie muta i wiem już, bo już to przeżyłem. Napisałem jakiś czas temu, jak jeszcze mogłem pisać, bo teraz mam perma muta. Napisałem coś takiego, że ci śmieszni deweloperzy, czy coś takiego, no... Jakiś był tam temat i dostałem muta chyba na pół godziny, czy na godzinę, więc... Nie polecam. A jak wyśmiałem, że Gierka była tworzona wcześniej dwa lata, no to już perma permamuta, więc... No tyle. Także widzimy się jak będą jakieś kolejne większe zmiany. Możecie napisać co wy o tym wszystkim myślicie. No i do zobaczenia. Essa!